Kolejne zwycięstwo na swoje konto dopisały koszykarki Pompak z Tęczy Leszno. Tym razem tęczowe wygrały z RMKS XBest Rybnik 86-69. W pierwszej kwarcie szybko wyszły na prowadzenie i wygrały ją 16-11, a w kolejnej ćwiartce konsekwentnie powiększały swoją przewagę. Na przerwę zespoły schodziły przy wyniku 37-24 dla Pompak z Tęczy Leszno. Na początku drugiej części spotkania tęczowym udało się wypracować 24 punkty przewagi i wydawało się, że już nic nie jest w stanie zagrozić ich triumfowi. W pewnym momencie w szeregi zespołu wkradło się jednak rozluźnienie, co szybko wykorzystały rybniczanki i przewaga tęczy stopniała do 5 punktów. Przed ostatnią ćwiartką na tablicy widniał wynik 58-52, a w ostatniej części spotkania leszczynianki zupełnie kontrolowały sytuację, co ostatecznie przełożyło się na wynik końcowy 86-69. Punkty dla tęczy zdobywały Alicja Schlosser 26, Iga Walentowska 21, Maja Pietrzak 11, Magda Ratajczak 10, Magda Pisera 8, Justyna Hołtyn 6, Maja Jędryczka i Wiktoria Skrzypczak po 2.